w lot. Podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, witam wszystkich miłośników dobrych książek. Marcin Baniak, witam we Wlocie, czyli w podcaście wydawnictwa literackiego. Dzisiaj bombowe wydanie naszego podcastu, albowiem rozmawiamy w bardzo ważnych dla nas okolicznościach. Stulecie urodzin Stanisława Lema. W Krakowie trwa festiwal Bomba Megabitowa. I lada chwila w WL-u, w wydawnictwie Stanisława Lema, ukaże się bombowa książka Lem w PRL-u. No i właśnie autora, poniekąd autora, współautora tej książki, zaraz to wyjaśnimy. Witam, jest razem z nami Wojciech Orliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę zacząć od razu od deklaracji, że prawdopodobnie to jest najlepsza książka, z jaką kiedykolwiek dotąd miałem coś do czynienia, ponieważ w niej jest mnie mało. Nasza książka jest gruba, więc można odnieść wrażenie, że jest mnie dużo, ale powiedzmy, jest tam jakaś 1/5, reszta 80% to są niepublikowane dotąd listy Stanisława Lema. Mój komentarz do nich to jest najwyżej 20% objętości. To są bardzo dobre proporcje, przy czym oczywiście uważam, że najlepsze książki to są takie, w których jest 100% Lema i 0% mnie. I te książki wydawnictwo literackie też ma w swojej ofercie. W każdym razie to jest dla mnie gigantyczny zaszczyt, że w ogóle mogę współpracować z tym wydawnictwem. I to zwłaszcza na poziomie takim meta, że tak powiem, ponieważ przy okazji tej książki widać, jak bardzo to wydawnictwo było ważne dla Stanisława Lema. No pewnie wszyscy wydawnictwa są tutaj zachwyceni, ale Lem współpracował z różnymi wydawnictwami i taka ogólna wyższość WL-u nad tymi pozostałymi w taki bardzo naturalny sposób sama przez się z tej książki wychodzi. No nie chcę tutaj tego może spoilować, ale współpraca z WL-em też bywała burzliwa. No z nim Lem w ogóle zerwał nawet współpracę na wieczność, która trwała chyba 11 miesięcy. Ta burzliwość w ogóle jest nieporównywalna w porównaniu z tym, jak źle bywało z innymi wydawnictwami. To jest jedno z tych pytań, które sobie nawet tutaj zanotowałem o te stosunki i o drogę Lema do wydawnictwa literackiego, bo tak jak pan pisze we wstępie do tego akurat działu w książce, to nie było takie oczywiste, że Lem przeniesie się z wydawnictwa warszawskiego właśnie do krakowskiego. Ale po kolei mamy tę rocznicę, stulecie urodzin Stanisława Lema. To był wiek Lema, możemy powiedzieć, że te 100 lat upłynęło jakoś pod znakiem Lema, że albo inaczej może, Lem był dziecięciem swojego wieku? Niestety zresztą, gdyż ten wiek był bardzo okrutnym, bardzo despotycznym rodzicem, więc owszem, można zbudować taką metaforę i zaraz z niej przechodzimy po prostu natychmiast do tego, że był bardzo poszkodowanym, maltretowanym dzieckiem. Natomiast rzeczywiście to jest aż uderzające, jak bardzo różne daty z życia Stanisława Lema, to po prostu jest tak, jakby on był postacią literacką, a nie rzeczywistą. A różne daty, różne przełomowe dla niego wydarzenia zbiegają się z bardzo ważnymi momentami z historii XX wieku. Często się mówi tak metaforycznie, że XX wiek się skończył 11 września. To właśnie jest słynny, nieodbyty krakowski jubileusz 80. urodzin Stanisława Lema, który się zbiegł z końcem, z tym symbolicznym końcem XX wieku. Niesamowity też wymiar. Także ciągle przechodzę po pamięciarki, jak o tym myślę, co to oznacza, ta symbolika. Niesamowity wymiar ma to, że dokładnie w dniu jego 18 urodzin niemieckie wojska podeszły pod Lwów, to znaczy po prostu zawalił się ten Lwów, to miasto, w którym Lem spędził te szczęśliwe pierwsze 18 lat życia. I w ogóle co są dla każdego człowieka, to jest ważny moment, 18, jak ją obchodzi. Niech Państwo sobie wyobrażą, jaką dorosłość mógł mieć człowiek, który wchodzi w tą dorosłość właśnie razem z hitlerowskimi czołgami. To jest coś niesamowitego. Później inne takie ważne momenty zwrotne w historii, przede wszystkim Polski. 56, 68, stan wojenny, 81 się też zbiegają właśnie z jakimiś przełomowymi momentami, aż do tego, że właśnie że ojcem zostaje w momencie maksymalnego na nasilenia tak zwanych zajść marcowych w 68 roku, więc Lem był bardzo, bardzo, bardzo silnie, niestety dla niego, bo to przeważnie były przykre i bolesne związki, bardzo boleśnie związane z XX wiekiem, a jednocześnie patrząc na jego biografię,
To jest potworny z mojej strony akt egocentryzmu, bo patrząc na te różne wydarzenia, bardzo chciałbym, żeby nie wydarzały się mu te traumatyczne jakieś wydarzenia, które na nie spadają, żeby nie było tych niemieckich czołgów, że on mógł sobie pójść na tą politechnikę, jak o tym marzył. Życzę mu tych alternatywnych ścieżek historii, w których jest jakimś dobrze prosperującym chirurgiem plastycznym gdzieś w Stanach Zjednoczonych, nie wiem. No ale wtedy nie zostaje pisarzem. Żeby zostać pisarzem, żeby pisać te ukochane książki, bez których ja nie wyobrażam sobie swojego życia, no on musiał być do tego przymuszony, więc jest dzieckiem bardzo straumatyzowanym przez ten XX wiek, ale które jednak bardzo skutecznie przepracowało tę traumę. To prawda. I tę traumę widać też w listach, które wybrał pan do tej publikacji, Lem w PRL-u. To są nowe listy, to są nowe publikacje. Jak to się odbywało? Pan został wpuszczony do archiwum Stanisława Lema, syn Tomasz Lem i sekretarz Wojciech Zemek otwarli drzwi i powiedzieli: proszę bardzo, proszę sobie hasać, wybierać. Jak to wyglądało? Licencję na hasanie, jakby to być może ujął wywiad brytyjski, uzyskałem jeszcze w ogóle za życia pani Barbary, więc była to dwuosobowa decyzja. Wtedy jeszcze spadkobierców. No i część z tych listów zacytowałem w tej swojej biograficznej książce. Natomiast no, Lem był w pewnym sensie bardzo rozrzutny, to znaczy wiele napisał, no to już wiemy z innych tych jego zbiorów, przede wszystkim z korespondencji z Mrożkiem. Wiele napisał dzieł będących maciupeńkimi arcydziełkami, jakimiś w ogóle mistrzostwem felietonu, żartu, surrealistycznego humoru. Przecież on listy do swoich przyjaciół pisał na przykład, no już pisanie w rzeczywistych językach obcych też im się znudziło jako zbyt jednak banalne dla wykształconych ludzi, więc pisał listy w językach fikcyjnych, w miksturze angielsko-niemieckiej na przykład, którą bardzo lubi uprawiać. No i patrzyłem na to jakby z rozpaczą, że te arcydzieła się marnują. Znaczy miały jednego czytelnika, potem nie wiem, kilku, nie wiem ile osób to w sumie w ogóle dotąd miało do nich dostęp. No ale jednocześnie tego nie dałoby się tego publikować z mnóstwa różnych powodów, tak po prostu pójść na żywioł i wziąć i wszystko wydrukować. No wymagało to jednak, to jednak dużej pracy tutaj edytorskiej, więc teraz no, państwo też razem ze mną będziecie mogli się śmiać z tych żartów, które Lem napisał w jednym egzemplarzu bez przeznaczenia do druku, a potem nadal to w tym archiwum się gdzieś kryło, więc no jest tam taki list właśnie, który zaczyna się od słów po prostu. Akurat ten początek pamiętam. I zdaje się, że mamy też jego błyskotliwy przykład Macieja Płazy, który właśnie jako mistrza w przekładach z języków nieistniejących. Także pierwsze zdanie tego listu brzmi: "It was a pity to lay on your dark brief." Tak się zaczyna. To jest mieszanie na niemiecko, angielsko, ale potem się coraz bardziej egzotyczne, bo potem się tam jednak pojawiają słowa, których nie ma w tych językach jednak, ale są z kolei przedziwnymi lemowskimi przeróbkami. No krótko mówiąc, Lem swoich przyjaciół zabawiał za darmo. Jakby, tutaj jako czytelnik czuję się pokrzywdzony, jakby kurczę bardziej się przykładał do tego zabawiania za darmo tych przyjaciół niż nas, płacącą publiczność, co jest. Nie wiem, czy to eleganckie, bo z jego strony w każdym razie wreszcie możemy się bawić razem z Ścimorem Rylskim, z Wróblewskim, z Kapuścińskim, z adresatami tych listów. Adresatów tych listów rzeczywiście tutaj poznajemy. To są wielkie nazwiska czasami, bo w tej książce pojawia się, tak jak pan powiedział, i Ścibor Rylski, i Teodor Teplitz, kto tam jeszcze jest? Aleksander Ford między innymi, prawda? Mamy przedstawicieli... Andrzej Bajda, też człowiek, instytucja. Jeden z filmowców, który zabrał się za dzieło Stanisława Lema. I to jest bardzo ważny wątek, ponieważ książka rozpoczyna się Książka jest podzielona na takie cztery rozdziały i pierwszy rozdział to Lem i świat filmu. Wybrał pan te listy Lema, które on wysyłał do filmowców, do tych zespołów filmowych, na przykład do zespołu Kadr, do zespołu Illusion. No i powiedzmy to od razu, te związki z filmowcami były bardzo, bardzo burzliwe, ale wysnuł pan bardzo ciekawy wniosek, bo my często myślimy o Lemie jako o takim autorze wybuchowym, nerwowym, takim człowieku, który naprawdę potrafił i chciał działać szybko, domagał się natychmiastowej reakcji, oczekiwał tego, że jego wyobrażenie natychmiast zostanie spełnione. Wiemy o jego listach zrywających, słynnych i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem pan pisze, że
ten stosunek do świata filmu dowodzi, że Lem potrafił i był bardzo cierpliwy. Uczestniczyłem w różnych takich dyskusjach na temat tego, jaki był Lem, czy Lem kiedykolwiek wierzył na przykład w tamtym ustrój i dawał mu jakąś szansę powodzenia, właśnie jaki miał charakter, czy łatwo go wyobrazić, czy jednak trudno. I mam nadzieję, że jak już mamy te listy, to pewne hipotezy, pewne wątpliwości będą wyjaśnione raz na zawsze. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o jego skłonność do współpracy, jego skłonność do ustępstw i właśnie jego przede wszystkim kwestie cierpliwości lub jej braku, moim zdaniem bardzo wyraźnie pokazuje jego podejście do ekranizacji, przynajmniej jeszcze w latach 60. No jest tam oczywiście też list właśnie taki zrywający, znaczy to jest list do Przedsiębiorstwa Film Polski, że on już nigdy w życiu nie chce mieć z nim nic wspólnego, chyba z 78 czy 79 roku. Więc rzeczywiście no, w pewnym momencie tą cierpliwość stracił, aczkolwiek no, zajęło mu to ćwierć wieku, które z kolei upływało jednak na właśnie niesłychanie cierpliwe próby dostosowania się do tego, żeby film w ogóle powstał, jak na przykład ten Niedoszły, ale no ciekawie można sobie wyobrazić, co by z tego wyszło, Niedoszły Powrót z gwiazd, który miał robić z Alexandrem Fordem, czy jego niedoszłe pomysły, bo w końcu zrealizowano zupełnie co innego, ale miał strasznie ciekawą wizję, jak powinni wyglądać astronauci, których jednak robiono w NRD. No i cierpliwość Lema moim zdaniem ilustruje to, że on pisał kolejne listy, w których zajawiał swoje pomysły, jeździł na te spotkania, nie zrażał się przedziwnymi pismami typu, że no bardzo nam przykro, ale z powodu błędu podaliśmy obywatelowi błędną datę spotkania, już się w ogóle spotkaliśmy bez obywatela i w związku z tym no, tam są dosyć takie kuriozalne, które były czasami moim zdaniem traktowane po prostu jak natręt przez świat filmu. No i jakby cała właśnie, cały ten ładunek jego takiej skłonności do tego, że okej, okay, no to piszę wam tą trzecią wersję, skoro tego tam trzecią, już nie wiem, które te wersje. No i on się nie zrażał tym, że one w zasadzie no, prawie wszystkie szły do kosza, więc... Więc... Mimo to pisał kolejne wersje scenariuszy, lubił współpracować z Janem Józefem Szczepańskim, swoim wielkim przyjacielem. Tam też jest mowa właśnie o technicznych scenariuszach pisanych właśnie z nim. Jednym słowem, bardzo mu zależało na tym, żeby te filmy powstawały. I to jest ciekawy taki most między tamtymi czasami a obecnymi, bo obecnie też pisarzom zależy na tym, żeby powstawały filmy na podstawie ich książek. I co więcej powiem, jeszcze zaryzykuję taką tezę, że chyba obecnie w tym świecie filmu panuje podobny chaos jak wówczas. Są pewne rzeczy oczywiście uniwersalne. Tutaj cytuję taką książkę The Greatest Science Fiction Movies Never Made, której autor, przepraszam, teraz nie wyleciało mi nazwisko okropne, jestem słaby z nazwiskami, ale tam stawia taką tezę, że zwłaszcza kino fantastyczne po prostu jest wyjątkowo podatne na to, że to zjawisko piekła przygotowawczego, development hell, trwa wyjątkowo długo i wyjątkowo dużo jest takich ciekawych filmów jak Legend, w takich filmach powiedzmy ta Duna Chodorowskiego, chyba najbardziej znany przykład. Prawdopodobnie najlepszy film science fiction, którego nigdy nie zrobiono, no bo kino science fiction z nas, po pierwsze ze swojej natury w ogóle zazwyczaj wymaga dużych środków, a po drugie wymaga wyjątkowo długiego streszczania, o czym to wyjaśniania, takie zajawienie komuś, elevator pitch, jak to się nazywa, czyli takie coś, że jedziemy z producentem filmowym ważnym w windą i mamy tam 3 sekundy, żeby mu wyjaśnić. To łatwiej jest wyjaśnić, kiedy streszczamy film miłosny, powiedzmy, a kiedy chcemy wyjaśnić bardzo skomplikowaną koncepcję, że właśnie astronauta po 150 latach wraca nas z kosmosu, społeczeństwo zupełnie inne, czy w ogóle streszczenie w paru zdaniach Solaris wydaje mi się w zasadzie niemożliwe. Więc kino science fiction w ogóle z natury rzeczy jest na to podatne i prawdopodobnie zawsze z tym będą jakieś problemy. Natomiast... A dodatkowo w PRL-u opłacało się tych filmów nie robić. No właśnie, prawdę mówiąc zawsze się nie. Znaczy w różnych ustrojach znajdziemy takie mechanizmy, natomiast w PRL-u właśnie te mechanizmy polegające na tym, że zajmowanie się przez 10 lat przygotowania jakiegoś filmu, no potrafiło w zasadzie człowieka jakoś tam ustawić, bo te przygotowanie do produkcji tak mogły w nieskończoność trwać i mogły i w gruncie rzeczy bardziej się opłacało. Czasami bywa tak, że do dzisiaj trochę tak jest, tylko PRL moim zdaniem miał wyjątkowo dużo takich mechanizmów, które no Bareja, który sam się odbijał od tego typu zjawisk często, właśnie no paroduje w postaci kilku takich swoich dziwnych filmowców, dziwnych reżyserów, co to właściwie nie wiadomo o czym te filmy robią i co im z tego wychodzi, ale je robią, no bo zawsze
No i zazwyczaj no w Misiu, jak wiadomo, przy okazji na uboczu tej produkcji filmowej odchodzą niebywałe jakieś właśnie dodatkowe, przedziwne aspekty uboczne działalności. Wliczając to właśnie, boję się, że zaspoiluję Państwu, ale no gdzie zniknęły paróweczki z planu filmu Ostatnia paróweczka hrabiego Barykenta? No w biurku właśnie jednej z tych postaci. Więc troszeczkę miał być może pecha, że jego filmy wpadały w takie cykle. No ale też w ogóle chciałem zacząć od tych ekranizacji, bo to jest taka pigułka pokazująca zderzenie się właśnie genialnego pisarza z światem tego kompletnego absurdu. Znaczy Lem wielokrotnie znajdował się w sytuacji, kilkakrotnie powiedzmy, znajdował się w sytuacji, w której właśnie cała produkcja jest do tego stopnia widmowa, że on nawet nie wie, że jest jakaś umowa widmo. Tam jest taka dosłownie korespondencja w sprawie umowy widmo, której w zasadzie nie ma, ale zgodnie, Kawkowski taki po prostu, że umowy nie ma, ale już działamy zgodnie z nią. Nie można mu jej pokazać, bo jej nie ma, natomiast jednocześnie za każdym zasłaniają się tą umową, która strona do czego zobowiązuje, więc ten świat filmów PRL-u, no jak wszystko w PRL-u, wszystko było jakąś karykaturą normalnych instytucji, no i ta karykatura w świecie filmu była, no zwłaszcza dla biednego pisarza, który chciał w tym wszystkim troszkę zarobić i jednocześnie się potem bardzo nie wstydzić tego, co powstało. No, było to bardzo trudne w tamtym ustroju. Te listy do filmowców mają też tę wartość, że w kilku z nich Stanisław Lem wprost pisze o tym, jak należy czytać jego utwory, jak on widzi scenariusz, jak to powinno wyglądać na ekranie. I myślę, że tutaj czytelnicy znajdą sporo bardzo ciekawych obserwacji, sporo ciekawych wniosków samego Lema. Tak, bo Lem po prostu cierpliwie w ogóle tłumaczy, o co mu chodzi właśnie na przykład w Powrocie z gwiazd, więc też były różne takie dyskusje, jak go interpretować, utopia, dystopia, czy ten świat jest fajny, czy nie. Ja nie chcę z kolei tego streszać teraz w paru zdaniach, to zainteresował. Kogo to obchodzi, ten przeczyta, kogo nie. Ten nie. W każdym razie rzeczywiście to jest skarb dla ludzi, którzy chcieliby poznać. No czasami jednak człowiek dręczy to pytanie, to jest może klisza polonistyczna, ale jednak człowiek czasami chciałby wiedzieć, co poeta chciał przez to powiedzieć, więc poeta, znaczy pisarz tutaj właśnie parę razy bardzo to tak kawa na ławę wykłada. No i strasznie żałuję często tych jego, że nie zrealizowano tych pomysłów. W pewnym momencie tej książki w ogóle zamieszczam taki apel, powtórzę go tutaj, może jakiś ekscentryczny miliarder, który nie ma co robić z tymi pieniędzmi, słuchał. Na przykład pomysł Lema na to, jak powinni być zrobieni astronauci, był strasznie fajny i w dzisiejszych czasach, kiedy modne są te wszystkie alternatywne historie, to naprawdę wydaje mi się, że mógłby Netflixa podbić taki serial pokazujący alternatywną przyszłość według oryginalnej wizji Stanisława Lema gdzieś z roku 1953 chyba trzeciego, bo Lem bardzo chciał, oczywiście kompletnie wyrzucono tego projektu do kosza, ale Lem bardzo chciał, żeby ten film próbował na serio pokazywać takie życie codzienne w XXI wieku, kiedy to jest bardzo interesujące, że on już wtedy intuicyjnie wyczuwał, że głównym narzędziem łączności w tej przyszłości będą maszyny cyfrowe, bo za pomocą maszyny cyfrowej się z Ziemi porozumiewają z tym statkiem kosmicznym, który leci na Wenus. To jest strasznie nowatorska koncepcja jak na 1953 rok, o czym przypadkowo wiem jako biograf inżyniera polskiego pochodzenia Paula Beirena, który próbował przekonać amerykańskich ekspertów do tej koncepcji w latach 60., co w końcu zaowocowało powstaniem internetu, ale to jest niesamowite, że w latach 50. Lem rzuca taki pomysł, tak po prostu w ogóle widać, że to jest list pisany w pośpiechu. To świetnie, że chcecie kręcić mój film, mam tu takie pomysły. Może z nich skorzystać. Oczywiście nie skorzystali. Ale nakręcić dzisiaj taki film z tymi machinami cyfrowymi, takim jak Lem je sobie wyobrażał w 1953. Jakie to byłoby fajne, jaki to byłoby hit Netflixa, czy tam innych serwisów streamingowych, przepraszam, nie reklamujmy tutaj żadnego konkretnie. No miliarderze ekscentryczne, znajdź się i to sfinansuj. Kto wie, być może ktoś z Państwa ma kilka miliardów na koncie i będzie chciał zainwestować właśnie w taki film. Wystarczyło w gruncie rzeczy bardzo niewiele, aby Lem polubił jakiegoś filmowca, prawda? Bo wystarczyło, że ktoś dotrzyma słowa, odpisze, zadzwoni, porozmawia, uzgodni, skonsultuje i Lem traktował takich twórców zupełnie inaczej. Też mam nadzieję, że ta książka wyjaśni raz na zawsze taki paradoks, który uderza chyba każdego czytelnika tego wywiadu rzeki, który się okazał pod
ostatecznym tytułem, tak orzeczelem wywiadu z profesorem Stanisławem Beresia, ze Stanisławem Lemem, w którego no, strasznie dziwnie wychodzi tego taki obraz, że dwaj najbliżsi w sercu sympatii Stanisława Lema filmowcy to Andrzej Wajda i Marek Piestra, których raczej nie wymienilibyśmy w jednym zdaniu w jakimkolwiek innym kontekście. I jest niewątpliwa ich wyższość nawet nad Andrzejem Tarkowskim, powiedzmy. Co już jest właśnie następnym jakimś takim szokiem. Natomiast po prostu z tej korespondencji moim zdaniem widać pewną wspólną cechę, że po prostu oni obaj wywiązywali się ze zobowiązań. Przy czym to zobowiązanie nie musiało koniecznie wyglądać tak, że Lem zawsze żądał kontroli kreatywnej. Właśnie Piestrakowi dał zielone światło, że niech pan robi, jak pan chce ten test pilota Pilksa, ja się w to nie będę wtrącał. Natomiast Lemowi bardzo zależało na tym, że na co się umówiliśmy, to żeby tak było. Czasem mówiono, że dostanie scenariusz do ostatecznej akceptacji, a go jednak nie dostawał. Ale to i tak jest dobra sytuacja, bo bardzo często właśnie to były jakieś umowy widmo, jakieś sytuacje, w których okazywało się, że on wykonuje niepotrzebną pracę, bo kazali mu pisać dodatkową wersję, wygląda na to, że na odczepnego, bo i tak z góry miały pójść do kosza i tak dalej, więc taka prosta recepta, gdyby ktoś z Państwa z jakiegoś powodu, nie wiem, wsiadł w wehikuł czasu, jakiś wypadek i był uwięziony w latach 60. i tam 70. i byście bardzo chcieli, żeby Lem Was polubił, no to zdradzam Wam tą prostą receptę, po prostu. Jak się umówiliście z Lemem, żeby tak było i żeby Lema nie zaskakiwać tym, że nagle po prostu, no może się umówiliśmy, ale pies mi zjadł tą umowę i tak dalej. No, a mniej więcej takie są chwilami to usprawiedliwiane, dosłownie, że coś jest w jakiejś szufladzie, a ja nie mam do nich kluczy. No, więc Lem bardzo cenił sytuacje, w których jak się umówił, to tak było i zwłaszcza w świecie filmu rzadko się z nimi spotykał. Ale podobnie było też w świecie literatury i tutaj przejdziemy do tego wątku, który mnie szczególnie interesuje. Znajdujemy się teraz w wydawnictwie literackim. W takim razie jak to było z tym WL-em? Jak Lem trafił z wydawnictw warszawskich tutaj do Krakowa? Przecież w Krakowie mieszkał, a pan pisze, że to nie było takie oczywiste, że on przejdzie właśnie z wydawnictwa warszawskiego i nawiąże współpracę z wydawnictwem, które dopiero co powstało w 1953 roku, czyli właśnie z wydawnictwem literackim. No, przede wszystkim to było nieoczywiste, dlatego że istniały dwa wydawnictwa, które wydawały się stworzone do drukowania takich książek, jakie Lem chciał pisać, Czytelnik i Iskry. Czytelnik powstał przy takim ogólnym założeniu, że to ma być wydawnictwo będące mniej więcej odpowiednikiem takich za zachodnich inicjatyw jak Goland czy Feltrinelli, czyli takim komercyjnym, masowym, powiązanym właśnie z jakąś ogólną lewicową orientacją, ale jednocześnie bezpartyjnym. Czytelnik formalnie nie był państwową instytucją. No więc wydawało się po prostu stworzone, że książki science fiction będą publikować. Iskry były państwowe od początku, ale z kolei miały być właśnie dla młodzieży, miały się specjalizować w literaturze lekkiej, łatwej, przyjemnej, rozrywkowej i tak dalej. Więc no jedno i drugie wydawnictwo bardzo chciało mieć książki właśnie o rakietach lecących w kosmos. Natomiast fenomen wydawnictwa literackiego, i tu się czuję strasznie, strasznie niezręcznie, ponieważ ja do końca mam wrażenie, że go nie... Nie rozumiem, więc ktoś może to lepiej wytłumaczyć ode mnie. Z jakiegoś przedziwnego powodu wydawnictwo literackie było po prostu wydawnictwem odważnym. Przy czym, no, jak wiadomo, to nie jest tak, że założyli jego jakiś, nie wiem, opozycjoniści potajemnie. To już potencjał znaku, można by powiedzieć. No ale właśnie z jakiegoś powodu wydawnictwo literackie, no nie, to patrzę teraz na portret Witolda Gombrowicza akurat na ścianie, który wisi nade mną. No z jakiegoś powodu to wydawnictwo jednak za komuny, dwa nazwiska, które były skazane na zapomnienie, jednak nie pozwoliły zapomnieć, czyli Miłosza i Gombrowicza. No i Lem odnalazł w tym wydawnictwo, które po prostu, kiedy cenzura właśnie do czego się czepiała, no to w innym wydawnictwie po prostu panika i w takim razie nie publikujemy. Natomiast wydawnictwo literackie nie bało się Miłosza, nie bało się też Lema i ukazywały się w nim teksty, których prawdopodobnie żadne inne wydawnictwo w Polsce ówczesne po prostu nie tknęło przez azbestową rękawicę, takie jak na przykład Edukacja Cyfrania. Bardzo, naprawdę parę razy w WL-u, jak się parę rzeczy, które jemu wyszły w WL-u, po prostu czytamy to po prostu, że to w ogóle przeszło przez cenzurę, taki właśnie szok. I skądinąd już wiem, no choćby też będzie widać z tej korespondencji tutaj przytoczonej, że to były często teksty właśnie, które właśnie odrzucały inne redakcje, bo się bały je publikować. Więc właściwie jak to się, znaczy mam pewne jakieś swoje hipotezy, tylko nie jestem, już tutaj bym wchodził w nie swoje buty historyka rynku wydawniczego i
paru takich ważnych osób, które ukształtowały wydawnictwo literackie takie, jakim jest. W każdym razie faktem jest to, że to było wydawnictwo, które nie bało się pchać cenzurę do granic, testowania na co jeszcze się zgodzą, co jeszcze puszczą w danym momencie historycznym. Podczas gdy gdzie indziej Lem się spotykał raczej z asekuranstwem, raczej z tym, żeby nie drażnić cenzora, tylko w ogóle wprost przeciwnie. Wytnijmy to sami, zanim cenzura się do czegoś przyczepi. No i dla wielu czytelników to może być zaskakujące, ale na przykład opowiadanie, które Lem sam w wywiadzie z Beresiem nazywa, cytuję, najokropniejszym socjalistycznym paskudztwem, koniec cytatu, opowiadanie Topolny i Czwartek z w zasadzie socjalistycznego tomiku opowiadań Sezam i inne opowiadania, którego Lem się później na tyle wstydził, że nie chciał tego wznawiać, ale nawet do tego opowiadania się przyczepili. Wyjaśniam w książce, dlaczego to jest tak dziwne wyjaśnienie, że moim zdaniem się nie nadaje na parominutową odpowiedź. Przyczepiali się mu do wszystkiego po prostu. No i gdzie indziej, jak się czepiali, to już był strach, a wydawnictwo literackie nie. Dokładnie tym Lema przyciągnięto, że no przede wszystkim no ta najważniejsza książka to były dialogi, no które tam się no w ogóle do dialogów zrecyklował. Tekst, którym zrzucono z redakcji, wydawało się bardzo opozycyjnego, bardzo, bardzo wtedy odważnego czasopisma Nowa Kultura, ale no się przestraszyły takiego tekstu Człowiek i Władza, chyba tak się miał nazywać, on je zrecyklował jako niby opowiadanie, które okazało się wydawnictwem literackim, no jakby tym go przyciągnięto, że my ci wydrukujemy, no nie ty, nie tobie, my panu wydrukujemy teksty, których inni się boją. Taki był główny pitch po prostu, że użyję współczesnego słowa WL-u wobec Lema i generalnie tego dotrzymywano. Ale było też ostro czasami na tej linii. 78 rok to właśnie jeden z tych listów zrywających, prawda? Kiedy Lem zrywa kontakty, mówi, że już koniec, po czym oczywiście, jak to często bywało, po kilkunastu miesiącach w jednym z tych listów, które znowu zaczęły krążyć, pojawia się taka ładna fraza, że to, co było, już jest zapomniane, plastry przyłożone, ból zapomniany, możemy dalej pracować i rozmawiać. Tak, to znaczy Lem rzeczywiście nie mógł jednak żyć bez tego. Bez WL-u. Tak to można podsumować. Doprowadziło go do tego zerwania bardzo skomplikowana sytuacja. A znowu jest tak skomplikowana, że całą tę rozmowę byśmy mieli tylko o tym, więc bardzo skomplikowane problemy, na które napotka ze swoją serią wydawniczą Stanisław Lem. No właśnie, tutaj mam ten list. O, ten list. Zwracam się do pana. Tak, to proszę przeczytać. Szanowny panie dyrektorze, zwracam się do pana w celu definitywnego wyjaśnienia, dlaczego nie widzę możliwości kontynuowania z wydawnictwem literackim współpracy trwającej od początku istnienia tego wydawnictwa. W tym celu pozwolę sobie zwięźle przedstawić fakty, które spowodowały tę moją decyzję. No jeszcze koniec listu. No nie, ale pan nie przeczytał najlepszego. Znaczy, tak? Zaraz, gdzie jest ten najlepszy fragment, że używam łagodnych słów, ponieważ właściwe serce. Co by się stało, gdyby użył właściwych słów? Ojej, no dobrze, to nie znajdziemy teraz, ale piszę tak, że staram się to sformułować przy pomocy jak najłagodniejszych słów, ponieważ właściwe słowa wypaliłyby dziurę w papierze. Tak, to nie, to w tym jest. W każdym razie, i też proszę zwrócić uwagę, że przekręcił imię tutaj dyrektora. Więc natomiast no, to jest 11 listopada 1978, a potem już mamy list 27 stycznia 1980, więc ta wieczność długo nie trwała na szczęście. Lem czuł się źle potraktowany przy okazji tej serii, tym bardziej, że zgodził się ją robić społecznie i nie ma z tego wynagrodzenia. No i natomiast miał no właśnie same kłopoty i czuł się, powiedzmy, zdradzony, źle potraktowany. Ale no ja tutaj w roli adwokata diabła jednak bronię tego dyrektora, no bo on, znaczy Lem w gruncie rzeczy oczekiwał po nim. Był to człowiek, który szukał kłopotów, natomiast Lem oczekiwał po nim, że on opublikuje, że dyrektor wydawnictwa literackiego opublikuje w prasie amerykańskie oświadczenie, że kłopoty z publikacją właśnie dwóch książek w tej serii nie wynikają z winy pana Stanisława Lema, tylko z winy tego, że ten system jest absurdalny po prostu. No nie mógł tego zrobić dyrektor wydawnictwa, więc moim zdaniem Lem też dosyć szybko dał się udobruchać, relatywnie krótko trwała ta wieczność, no bo jednak trochę czuł, że żądał niemożliwego, więc tego nie dostał, no trudno. Natomiast bardzo fajnie potem wygląda ta bardzo, bardzo taka subtelna taka tutaj gra, jakby dyplomatyczna, którą Katarzyna Krzemuska, późniejsza właśnie dyrektorka wydawnictwa,
no, prowadziła, żeby tego Lema jednak właśnie odzyskać, bo zaproponowała mu napisanie wstępu do książki Junga o UFO. Lem ją wyśmiał oczywiście tą książkę. Też bardzo fajny jest ten list, że on nie może napisać tego wstępu, bo słowa, jakimi chciałby tą książkę obrzucić, nie nadają się na wstęp. Ale moim zdaniem nie chodziło o tego Junga nawet tutaj, tylko właśnie chodziło o sprawdzenie, czy Lem odpowie na taką propozycję. No bo jeżeli zerwał wszelkie relacje, to po pierwsze w ogóle nie powinien odpisać na list, a po drugie ewentualnie powinien odpisać ten list o nieporozumienie, przecież zerwałem relacje. A to jest merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego nie chce tego zrobić. I moim zdaniem taki test właśnie, że na ile te relacje są zerwane. No i parę miesięcy później nagle Lem przysyła właśnie, że mam dla was świetną powieść fantastyczną i jest to wizja lokalna. I takie właśnie historie można znaleźć w tej książce Lem w PRL-u. Omówiliśmy zaledwie część tej książki, nawet nie połowę, bo przed nami jeszcze część trzecia, czyli samochody w życiu Stanisława Lema. Bardzo ważny rozdział i tutaj Lem momentami naprawdę pokazuje swój kunszt, bo z listu do warsztatu potrafił uczynić dzieło sztuki, prawda? Warsztatu to za dużo, znaczy tam serwisu. Tam są w ogóle listy do, bo był ten moment, znaczy bo on. Co prawda tego listu właśnie no, nigdy nie udało mi się odnaleźć jego kopii, nie wiem czy on go naprawdę wysłał, gdzieś tam się chwalił chyba do Mrożka, że napisał do Wartburga w Niemczech właśnie jakiś taki list, że szanowni panowie, liebe Herren, jesteście oszuści i złodzieje. Nie wiem czy to jest apokryficzne, czy on naprawdę ten list wysłał, natomiast mniej więcej taki list jednak wysłał do dyrekcji motozbytu, więc te przygody jego z kupowaniem i eksploatowaniem tych samochodów są niesamowite. No i jest taki rzeczywiście bardzo piękny, uroczy fragment, ja wybuchłem śmiechem, gdy go czytałem. Właśnie list do dyrekcji, do dyrektora motozbytu, w którym pisze wprost, że on mu współczuje, że musi przewodzić takiej instytucji, która właściwie no, nie wiadomo od czego jest i nic nie może zrobić. Nie może w ciągu kilkunastu dni załatwić jakiejś części, którą on załatwia przez Włochy, przez znajomych. Nawet nie przez nie byli jakichś znajomych. Przez Mrożkę. Tak. To dla mnie jest jakaś taka ciekawa lekcja właśnie tego, jak działał tamten ustrój. Używam tutaj takiej metafory. Sam bardzo lubię nostalgicznie stare zdjęcia w PRL-u. PRL, i to jest bardzo niebezpieczne, że PRL oglądamy przez obiektywy bardzo wybitnych fotografów, tak jak Tadeusz Rolkę czy Zbyszko Siemaszko. Są piękne zdjęcia i naprawdę można na chwilkę uwierzyć, że w tamtym systemie dało się dobrze żyć, zwłaszcza jak się miało skuter, Lambretta, taką piękną Skodę, kabriolet, był takie teraz zdjęcie takiej Skody na placu defilat, krąży po Facebooku i tak dalej. Natomiast ludzie, po prostu uświadommy sobie wszyscy, że ten właściciel, co ten właściciel tej Skody musiał przechodzić za każdym razem, kiedy chciał, nie wiem, olej zmienić, kiedy mu guma poszła, kiedy mu cokolwiek się tam zepsuło. To znaczy ten fundamentalnym problemem PRL-u był problem, który wracał często właśnie w ówczesnej publicystyce co roku, jako tak zwany dramat sznurka do snopowiązałek. To znaczy, że można było kupić za licencję albo zaimportować jakieś maszyny. No one pozornie były takie same jak w Ameryce, tylko one po prostu nie mogły działać, bo właśnie brakowało jakichś prostych elementów eksploatacyjnych, jakiegoś płynu, jakiejś części, która się często zużywa i on często trzeba wymieniać tego sznurka nieszczęsnego. No samochód oczywiście ma straszną ilość różnego rodzaju smarów, nie można jednego zastąpić drugim, olejów najrozmaitszych płynów, które się w różne miejsca wlewa. I oczywiście im bardziej samochód był skomplikowany w konstrukcji, tym więcej takich różnych płynów i części miał i po prostu no, na przykład krótko mówiąc, zawsze jak widzimy na tych zdjęciach PRL-owskich tego jakiegoś eleganckiego mężczyznę, nie wiem, jakiegoś takiego Leona Niemczyka z filmu Nóż w wodzie właśnie takiego, że on ma, nie pamiętam czym on jedzie w ten nóż w wodzie, ale za każdym razem pamiętajmy, że rewersją do tego czegoś jest błaganie na kolanach jakiegoś inżyniera w jakimś serwisie, żeby jedno... coś dosztukował, zadrutował. Tak. A poza tym tam Lem melancholijnie pisze w jakimś liście, że zatarł mu się tylnym most w Mercedesie, to jest kosztowna naprawa, łagodnie mówiąc, i zatarł mu się po prostu dlatego, że ten pan inżynier po prostu bez troska, jak mówię, ja się zapomniał mu wlać olej po serwisie. No to zdarza się każdemu. I na swoją pociechę Lem miał tylko taką, że jemu zapomniał wlać olej, a profesorowi Błońskiemu zapomniał wlać płynu hamulcowego. Właśnie, że Błoński przy tym mało co nie zginął. No w sumie faktycznie lepiej mieć zatarty most, zatarty dyferencjał niż nie mieć hamulców. No
ale właśnie tak wyglądało życie człowieka, którego stać na kupienie sobie auta za dolary. I to takiego pięknego nazwienia, bo te listy do motozbytu dotyczą właśnie no, naprawdę samo moje, tak, na moje uczucie estetyczne to nawet jest ładniejsze od Mercedesa. Ten Fiat 1800B miał piękną linię nadwozia, tylko po prostu no, w życiu, to jak się czyta, jak wyglądało codzienne życie posiadacza tego samochodu, to naprawdę nie zazdroszczę. A posiadanie Mercedesa no, eliminowało część tych problemów, ale następny problem był taki, że już w miarę nawet rozwoju gospodarczego, gdy Polska rozpowsiła, ludziom żyło się dostatnio, to już nawet była jedna autoryzowana stacja obsługi Mercedesa, tylko we Warszawie, więc Lemowi niewiele z jej istnienia przychodziło. Więc jego przygody motoryzacyjne w zasadzie bardzo mi tu jest go szkoda, bo ja też bardzo, bardzo kocham samochody, więc go rozumiem. Więc jakby ten moment, w którym już dało się po Polsce jeździć normalnie samochodem, to akurat jest moment, w którym już zdrowie nie bardzo pozwala, żeby się z tego cieszyć. On już potem właśnie bał się, nawet jest taki moment, wspomina tego, tego nie ma w tej książce, ale po prostu w pewnym momencie on już poprosił Michała Zycha, żeby on za niego wszystko, także to już było kierowca tego ostatniego Mercedesa głównym. Biedny Lem się nigdy tak naprawdę nie nacieszył tym, że wreszcie można. Całe jego takie najaktywniejsze życie kierowcy upłynęło w absurdalnym ustroju, w którym dosłownie kupienie porządnej opony było po prostu niemożliwe. I tak oto dochodzimy do końca, bo o tej książce naprawdę można długo. Opowiedzieliśmy może 5% tej książki, mnóstwo anegdot. Te listy są też piękne literacko. Strategia otwarcia, zakończenia listu, słownictwo, neologizmy, to wszystko tutaj jest. Można się po prostu raczyć stylem. Podkreślam, że ta literacka staranność dotyczy listu do motozbytu w sprawie, nie wiem, świecy zapłonowej, czegoś w tym stylu. Perełki, naprawdę prawdziwe perełki i to jest ważna książka, Lem w PRL-u, taka pozycja, która dopełnia nam ten obraz genialnego pisarza, który tutaj jednak no, musi borykać się i zderzać co chwilę z państwem absurdu. Tyle dzisiaj we Wlocie. Lem w PRL-u polecamy. List Stanisława Lema opracował, wybrał, skomentował Wojciech Orliński. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja bardzo dziękuję. To naprawdę ogromny zaszczyt być w tym budynku. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.